9:23. I powiedział do wszystkich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Drugi tekst to jest Księga Jozłego i czytamy cały rozdział 6. Chcemy uważnie tego rozdziału wysłuchać. Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozłego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów niech będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza szła przed nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach. Straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swojego głosu. Niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem: wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy
I zarządził, że skrzynia Pana obejdzie miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani podnieśli skrzynię Pana, a 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w drugim dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Ale 7 dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł do Jozue do ludu: znieście okrzyk bojowy, gdyż Pan wydał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co jest obłożone klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu. Wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbił na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta prosto przed siebie i zdobyli miasto. I wyrżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście. Mężczyzn, kobiety, młodych, starszych, woły, owce i osły. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue: idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysiągliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca, matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę. Wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem. A tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I był Pan z Jozłem, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. I list do Galacjan, rozdział 5, i czytamy wiersze 19, 20 i 21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie i otrzepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto zhromaždení. Vítam vás bardzo srdečne na tom náboženstve. Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou za túto chvíľu. Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou za tú chvíľu. Viem, že ste mnohí urobili dlhú, veľkú cestu. Viem, že veľa z vás pokonalo ďalekú drogu. Aby ste mohli počuť Božie slovo dnešného rána. Aby ste dzisiaj ráno mohli poslúchať slova Božieho. Ja som veľmi vďačný za to, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť Pánovi. Ja sa bardzo teším, vďačný som Pánu za to, že sú tu aj ľudia, ktorí chcú slúžiť Pánu. Ďakujem aj za Samuelka. Ďakujem rovnež za Samuelka. Ďakujem, že má tú veľkú snahu slúžiť Pánovi. Teším sa, že má to veľké partie také, žeby slúžiť Pánu.
A chcem ťa povzbudiť, Samuelko, aby si pokračoval. I chcete Samuel zachęcić, abyś to kontynuował. Aby si ďalej sa učil piesne, veľmi pekne hráš už. Žebyš sa ďalej učil piesne a už pekne hráš. A veľmi sú to náročné piesne, ktoré si zahral. No i to sú také šťagulné, nezvyklé piesne, ktoré zagrávaš. Ja by som ich určite nevedel tak pekne zahrať. Ako... S pevnosťou bym nebol v stane tak ładne zagrať, jak ty. A chcel by som vás povzbudiť, ktorí ste tu prítomní. I chcem vás zachęcić, vás, ktorí tutaj jesteście obecní. Máte zdravé ruky. Máte zdravé ręce. Zdravé nohy. Zdravé nohy. Máte zdravú mysel. Zdravý úmysel máte. Slúžte pánovi s radosťou. Slúžte pánu s radosťou. A využite každú príležitosť na to. I vykorzystajte každú okazie do tego. Aby ste zvestovali toho veľkého pána a spasiteľa, ktorý sa narodil v Betleheme. Žeby ste zviastovali, głosili tego veľkého pána, ktorý narodil sa v Betlehemie. A buďme jeho služobníci. I bądźmy jeho sługami. Buďme jeho svedkami. Bądźmy jeho świadkami. Hovorme, čo on nám urobil. Mówmy o tym, co on dla nás učinil. Ja som veľmi vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo vďačný pánu Jezusovi. Že jeho slovo je to, ktoré je aktuálne každého času. Že jeho slovo, to slovo, ktoré v každom čase je aktuálne. A ja verím, že aj dnešný deň bude veľmi aktuálne prehovárať do nášho života. Ja věřím, že tož dzisiejszy deň bude bardzo tak aktuálne mluvil do našeho życia. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy z Komárňanského zboru. Přinášam vám bardzo srdečné pozdravenia z našeho zboru v Komárne. Ale aj z mnohých iných miest, kde sme v krátkej minulosti slúžili. Ale również z wielu innych miejsc, kde v ostatním čase usługiwaliśmy. Včera večer sme mali evangelizáciu v Martine. Včera večer mieli sme evangelizáciu v Martine. A tiež odtiaľ posielajú bratia a sestry veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravenie. Również stamtąd bratia i siostry bardzo serdecznie pozdrawiają. Mali sme veľmi krásnu chvíľu. Mieli sme tam pięknou chvíľu. V jednej veľkej sále. V takiej dużej sali. Bola celá sála naplnená. Celá sála bola přepełniona. A to, čo pre mňa tak veľmi sa dotýkalo. I to, co mnie dotykało bardzo. Že boli tam ľudia z mnohých cirkevných denominácií. Že tam prišli ľudia z prerúžnych denominácií. A všetci očakávali na Božie slovo. I všetci očakávali na slovo Bože. A veľmi sa radovali. I bardzo sa tešili. Zvestovanému slovu. Z tego slova, ktoré bolo ogłoszone. Aj Mária, keď jej bolo zvestované. Również Maria, kiedy było jej ogłoszone. Ona sa zadivila tomu slovu. Ona zdziwiła się tym słowem, które usłyszała. Ale v konečnom dôsledku sa tomu radovala. Ale v ostatecznym rozrachunku cieszyła się z tego. Lebo keď Boh hovorí. Bo kiedy Bóg mówi. Aj keď je to, niekedy sa zdá, že je to proti našim plánom. I nawet wtedy, kiedy wydaje się, że to jest wbrew naszym planom. Je to dobré a užitočné. To je dobré i užitečné. Viete si predstaviť, že Jozef a Mária... Môžete sobie vyobraziť, že Jozef i Mária... Oni snili svoju vlastnú budúcnosť. Oni snili, vyobražali sobie svoju vlastnú prišlosť. Možno sa už rozprávali o tom, že keď sa zoberú a budú svoji, ako budú hospodáriť, ako budú žiť. Oni už možno rozmawiali, mluvili o tom, že kedy pobiorą się v końcu i będą razem, jak będą žiť i planovať. Možno hovorili o svojich plánoch. Možno rozmawiali o svojich plánach. A rozvíjali svoju fantáziu. I pri okazji ich plánov tú svoju fantáziu rozbudzali. Ktorí mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, nemajú svoje sny? Kde sú ti mladí ľudia, ktorí nemieli by svojich marzeń, kiedy vchodzą v małżeństwo? Aj my, keď sme sa brali so Zuzkou, sme mali svoje sny, svoje predstavy. I my s Zuzkou, kiedy się pobieraliśmy, mieliśmy svoje marzenia i wyobrażenia o našom życiu. A veľmi sme vďační za to, že Pán Boh tie naše sny zobral a dal nám svoje plány do našho života. I jesteśmy bardzo vděční, že Pán te naše sny, marzenia, wyobrażenia zabrał i dał nam swoje plany dla naszego życia. A on wiedział, co my potrzebujemy. Bo on wiedział, czego my potrzebujemy. Ja są veľmi vďačný, že Pán Boh nie moje
predstavy a nie moje sny naplnil w żywocie. Jestem bardzo wdzięczny, że Pan Bóg nie moje marzenia i sny zrealizował w moim życiu. Ale są veľmi wdzięczny za to, że On położył swoje plany do mojego życia. Ale jestem bardzo wdzięczny, że On swoje plany włożył w nasze życie. A dnes, kiedy już siediny zdobia moją głowę. I dzisiaj, kiedy siwizna już zdobi moją głowę. A możemy się tak obzrzeć do zadu. I mogę spojrzeć do tyłu. A widzieć, że co wszystko Pan Bóg dał do mojego życia, do naszego życia. I zobaczyć to wszystko, co Pan Bóg dał w nasze życie. Tak widzimy, że jest to dobre. Widzę, że to jest dobre. A jest to mile. I miłe. A jest to veľmi pożegnane. I bardzo błogosławione. A wiecie, jak to wiem? I wiecie, skąd to wiem? A teraz na świątki sme sa zišli celá rodina. I teraz na święta, kiedy spotkaliśmy się z całą naszą rodziną. Wszyscy moi zaťovia. Wszyscy moi zięciowie. Moja nevesta, aj budúce nevesty. Moja synowa i przyszłe synowe. Aj celá rodina, vnúčata, 8 vnúčat. I cała nasza rodzina, 8 wnuków. Wszyscy sme boli 22 ľudí. Wszyscy razem było nas 22. A tak sme v pokoji a v láske mohli prežívať. Mogliśmy w miłości i pokoju przeżywać ten czas. Keby sa moje plány naplnili, toto by sa nemohlo bolo stať. Gdyby się spełniły moje plany, to by się nie wydarzyło. Ale ja som vďačný za to, že Pán Boh má svoje plány. Ale jestem vďačný za to, že Pán má svoje plány dla našeho życia. A my musíme určitú cenu platiť za to, aby sa mohli naplniť Božie plány. I my musíme bardzo konkrétnu cenu platiť za to, že by Božie plány sa realizovali. A mnohokrát prechádzame všelijakými stavmi úzkosti, strachu, obav. I my czasami musíme iść taką drogą przez obawy, niepewność i strach. A predsa vieme, že Pán Boh nás drží. A jednak vieme, že Pán Boh nás trzyma. A uprostred tých všelijakých výchric a hrozieb života. I pośród wszystkich wichrów i gruz naszego życia. On je ten, ktorý nás zachováva. On jest tym, który nás zachowuje. A on nás vedie do bezpečného cieľa. I on prowadzi nás do tej bezpiecznej przystani. Ja vám viem svedčiť. Mogę wam zaświadczyć, potrafię. Że dobry był Pan w naszym żywocie. Że Pan był dobry w naszym życiu. Wiem wam świadczyć o tym, że lepsze a krajsze naplnił nasz żywot, ako sme si to my wiedzieli przedstawić. Mogę zaświadczyć o tym, że On lepiej poprowadził nasze życie, niż myśmy sobie to chcieli zaplanować. To nie znaczy, że sme mali lekki żywot. To nie znaczy, że mieliśmy lekkie życie. Ale mali sme mnohé protivenstva. Mieliśmy wiele przeciwności. Mali sme mnoho ťažkostí. Wiele trudności mieliśmy. Mali sme mnoho chvíľ, keď sme mysleli koniec, už ďalej sa nedá. Wiele chvíľ było takich, w których wydawało nam się, że to już koniec, że dalej już się nie da. Ale Pán otworzył dvere a pokračovalo. Ale Pán Bóg drzwi otworzył i mogliśmy kontynuować. Pozrite sa, Mária a Jozef snívajú svoj veľký sen. Zobaczcie, Józef i Maria śnią swój wielki sen. Sú mladí. Sú młodzi. A tak ako každý mladý človek túži niečo zažiť, niečo pekné. I jak každý mladý človek tęskni za tým, żeby coś pięknego przeżyć. A niečo hodnotné, na čo by mohol spomínať. I przeżyć coś wartościowego, co można by było wspominać. A teraz príde anjel. A teraz przychodzi anioł. A hovorí. I mówi. Mária. Mario. Požehnaná si medzi ženami. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Všimnite si, on nehovorí, ak toto a toto naplníš, takto a takto sa budeš správať. On nie powiedział, jak to i to zrobisz, a tak się będziesz zachowywać. A budeš verná a vernie to budeš robiť. I będziesz wierna i będziesz to wszystko robić wiernie. Tak budeš požehnaná. To będziesz błogosławiona. Ale hovorí, ale si už požehnaná. Ale on mówi, już jesteś błogosławiona. Boh wie, že kdo si ty. Bóg wie, kim ty jesteś. A keď ti zverí niečo, i kiedy coś ci powierzy, on wie, že prečo tebe to zveril. I on wie, dlaczego tobie to powierzy. A čo zveril Márii a Jozefovi? Co on powierzył Józefowi i Márii? Zlato, striebro. Złoto, srebro? Nejaký pohodlný život. Jakieś bogate, wartościowe życie. Dal im svojho syna. Dał im swojego syna. A zveril im ho. I powierzył im go. Vy by ste zverili niekomu svoje dieťa? Czy bylibyście w stanie swoje dziecko komuś powierzyć?
Máme tu mamičky a oteckov, ktorých lone sedia detičky. Sú tu ojcovie i máme, na ktorých lone sedia deti. A viem, že akú veľkú cenu majú tieto deti vo vašich srdciach. Viem, akú veľkú vartosť deti majú v vašich srdcach. Vy by ste dali svoje dieťa niekomu, aby iný vychovával vaše dieťa? Dali by ste svoje detsko komuž obcemu, že by ktož iný vaše deti vychovával? Viete aká to musela byť veľká dôvera Božia, že on zveril Márii a Jozefovi, aby vychovali jeho dieťa, jeho syna. Viete, ak veľké to muselo byť zaufanie Boga, žeby poviežiť Márii i Jozefovi svojho syna. A len čo sa narodil, už prichádza prvá hrozba. Už prvé zagrožení sa pojavia. Už ho chcú zabiť. Musia utekať do Egypta. Viete, do prostredia, kde nemajú zabezpečený chlieb. Museli pújsť v środowisko, kde chleba nemieli zabezpečeného. Jednoducho z domu chleba z Betlehema utekajú do domu, kde nie to chleba. Utekajú z Betlehem, čili v tłumaczeniu z domu chleba, idą w miejsce, gdzie nie ma chleba. Do nieistoty. Idą w niepewność. Do cudziny. Na obczyznę. A Boh im dôveruje. A Bóg im ufa. Že sa budú starať o chlieb pre jeho syna. Že zatroszą się o chleb dla jego syna. A potom sa vracajú do Nazareta. Później wracają do Nazaretu. Čo všetko museli prekonať? Jak wiele museli pokonať? Koľko ťažkostí a hrozieb? Ile trudności i zagrożeń? Koľko prebdených nocí? Ile nocy nieprzespanych, przeczuwanych? V modlitbách? V modlitwach? Prosbách? V prośbách? Aby Boh ich zachoval. Żeby Pan Bóg ich zachował. A Božie oko bdelo nad ním. A Bože oko nad nimi čuvalo. Keď Boh niekoho chce požehnať, keď Pán Boh chce kogoś pobłogosławić, tak mu dá bremeno. To dá mu jakiś ciężar, brzemię. Sú ľudia, ktorí si myslia, že požehnanie to je to, že ja idem niekde na Kanárske ostrovy a tam si môžem oddychovať a to je požehnanie. No niektórzy myślą, že błogosławieństwo to jest to, kiedy jedziesz na Wyspy Kanaryjskie, tam się położysz, odpoczywasz, no i to jest błogosławieństwo. Ale aj tam príde myšlienka, vypla som žehličku doma. Aj tam príde myšlienka. Również tam, jak jesteś, to przyjdzie ci ta myśl, a żelazko w domu wyłączyłam? Ľudia chcú užívať si. Ľudia chcú užívať. Ľudia sú takí ako tá húsenica na strome. Žerie okolo seba. Ľudia sú jak gąsienica na drzewie. Ona chcú tylko žreť. Chcú si užívať. Chcú užívať. Tento vek, ktorý my žijeme, je vek užívačný. Čas, v ktorým žijeme, to je čas takej konsumpcji. Każdy człowiek by si chciał używać. Każdy człowiek chciałby tylko czegoś używać, doświadczać. Ale co jest skuteczne pożegnanie? A co jest prawdziwym błogosławieństwem? Było to wielkie pożegnanie, kiedy Pan Bóg dał swojego syna do rodziny Józefa i Marii. Czy to było wielkie błogosławieństwo, kiedy Pan Bóg dał swojego syna do domu Józefa i Marii? A widzicie, to nebolo to, że leżali na pláži a opekali sa jak šlonské klobásky na rážni. Víte, to nebolo tak, že leželi na pláži i opiekali sa jak kielbasa šlonská. Ale to bolo bremeno. Ale to bol ťažar, to bolo břemie. Boh dal požehnanie a dal s bremenom. Pán Boh dal błogosławieństwo s ťažarem. Marta, veríš, že ťa Boh požehnal? Marta, wierzy, że Pan Bóg cię pobłogosławił? Wdziaka Bogu. Dzięki Bogu. Samuelko, wiesz, że cię Bóg pożegnał? Samuel, wiesz, że Pan Bóg cię pobłogosławił? Ale to nie jest takie jednoduchie, to nie jest takie lacne. Ty musisz určitą dań toho pożegnania spłacać. Ale to nie jest takie
zwykłe, łatwe. Pewną cenę trzeba płacić za to błogosławieństwo. Bóg dawa swoje bremeno. Bóg daje swoje brzemię. Bremeno swojego pożegnania. Brzemię swojego błogosławieństwa. Nie przedstawujcie si pożegnanie bez bremena, lebo to nie jest prawdziwe pożegnanie. Nie wyobrażajcie sobie błogosławieństwa bez brzemienia, bo to nie jest prawdziwe błogosławieństwo. A ja was teraz opytam. Chcę was teraz zapytać. Macie każdy bremeno w swoim sercu? Czy każdy macie jakieś brzemię w swoim sercu? Jakiś w swoim żywocie? W swoim życiu? Nosicie ciarki, nosicie bremena. Nosicie to ciężary, brzemiona. Wiecie, prečo są te to bremena? Wiecie, po co te brzemiona są? Lebo te to bremena nas wychowawają. Bo one nas wychowują. Uczą nas pokory. Uczą nas pokory. Uczą nas trpezliwości. Uczą nas cierpliwości. Uczą nas cichości. Uczą nas cichości. Uczą nas żyć. Uczą nas żyć. A preto mówi Pan Jezus. I dlatego Pan Jezus mówi, że ten, kto chce mnie naśladować, że ten, kto chce mnie naśladować, niech zaprze sam seba. Niech zaprze się samego siebie. Wezmę ten swój krzyż. Weźmie swój krzyż. Niech wezmę to swoje bremeno. Niech weźmie to swoje brzemię. Każdego dnia. Każdego dnia. A niech ma naśladuje. I niech mnie naśladuje. Preczo? Dlaczego? Lebo ten krzyż nas wychowawa. Bo ten krzyż, on nas wychowuje. Ten krzyż nas uczy pokory, a cichości. Uczy nas pokory i cichości. Ten krzyż nas uczy zomierać każdego dnia ten pre seba. Krzyż uczy nas tego, żeby umierać każdego dnia abyśmy dla żyli samego Bogu siebie. A swoim bliźnim. Abyśmy żyli dla Boga i dla naszych na bliźnich. Na cześć a sławę na naszego Jego Boga. Cześć i na chwałę naszego Boga. Halleluja. Halleluja. Preto Pan Jezus mówi, zoberte swój krzyż. Dlatego Pan Jezus mówi, weźcie swój krzyż wy, na siebie chcecie dnia. Naśladować. Wy, którzy chcecie mnie naśladować. Nie mówię wam, którzy nie chcecie mnie naśladować. Ja nie mówię do was, którzy nie chcecie mnie naśladować. Ja nie mówię k wam, którzy chcecie żyć swój żywot. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć swoim życiem. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć jako te gąsienice na strome. Ja nie mówię do was, którzy chcecie żyć jak te gąsienice na drzewie. Ale chociażście tak to żyli. Ale nawet jeżeli tak żyliście do teraz. Chociażście tak okolo seba posobili. Nawet jeżeli tak oddziaływaliście na swoje otoczenie. Żeście zniszczyli swoje prostredie. Żeście zniszczyli całe zniszczyliście swoje otoczenie swoją rodzinę. I środowisko, w którym żyjecie oraz swoją rodzinę. Można, żeście zniszczyli swoje wstaje. Może zniszczyliście swoje relacje. Zastaw się. Zatrzymaj się. Bóg chce nieco z ciebą nowe urobić. Pan Bóg chce coś nowego z tobą zrobić. Wiecie, co urobi gąsienica? Wiecie, co gąsienica robi? Kiedy teraz przyjdzie na to, że już to je, toho jest dość. Kiedy dochodzi do wniosku, że dość takiego życia. Tak ona się zakukli. Ona się zamieni w kokon. A po niejakom czasie ta kukla prasknie. I ten kokon po jakimś czasie pęknie. A z toho wyjdzie jeden krásny motyl. I z tego wyjdzie pewien piękny motyl. A ten to motyl, on leci. I ten motyl, on leci. On ma krídla. On ma skrzydła. On jest już swobodny toho zożierania swojego okolia. On już jest wolny od tego pożerania swojego otoczenia. On wyleci do wyżki. On wylatuje wysoko. A z Bożej perspektywy widzi i wszystko okolo seba. Patrzy na wszystko wokół siebie z Bożej perspektywy. Dosti już było tohoto żywota. Było ci już dość tego życia. Tohoto żywota konsumnego. Tego życia pełnego konsumpcji. Pan Jezus cię woła k nowemu żywotu. Pan Jezus zaprasza cię do nowego życia. Je trzeba, abyś się zamyślał. Musisz pomyśleć, zastanowić się nad sobą. Wiecie, ta gąsienica, kiedy się zakukli, ona nie wraci się späć. Ja nie powiem, joj, idę się jeszcze napapać. Idę jeszcze tam pożrać o 2-3 listy. Gąsienica, kiedy się już zakokonuje, nie ma takiego słowa, nie? Zakukli. No, ja wiem. To ona nie ma takiego pomysłu, żeby do tego kokonu później wrócić i powie, a najem się jeszcze trochę. Ona się rozhodla, że to moje koniec. Ona już zdecydowała, że jest koniec tego.
My musimy urobić koniec tomu staremu naszemu żywotu. W naszym życiu trzeba powiedzieć koniec tych starych rzeczy. Szpatnie si to nie wyswetlicie, nie rozprawam o sebe wrażdzie. Żebyście mnie nie zrozumieli, oczywiście nie mówię o samobójstwie. Ale ja mówię im o tym, że sam musimy rozchodnąć. Ale ja mówię o tym, że musimy się zdecydować. Tak, jako Jozue mówi, rozchodnijcie się, komu chcecie służyć. Tak jak Jozue mówi, zdecydujcie, komu chcecie służyć. Dnes sa to rozhodnite. Dziś się zdecydujcie. Lebo ja a mój dom chcemy służyć Hospodinowi. Bo ja i mój dom chcemy służyć Panu. A rozhodnite sa. I zdecydujcie. Takisto volá Eliáš k izraelskému národu. Również tak volá Eliáš do narodu izraelskiego. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Zdecydujte, komu chcete slúžiť. Ak je Baal Bohom, slúžte jemu. Jeżeli Baal jest Bogiem, slúžte jemu. Ale ak je Hospodin Bohom, ale jeżeli Pan jest Bogiem, slúžte jemu. Jemu slúžte. Rozhodnite sa. Zdecydujte się. Viete, aj tá húsenička sa rozhodla, že už je dosť toho požierania. I ta gąsienica też zdecydowała dość tego pożerania. Oj, keby aj vladári tohoto sveta pochopili, že je už dosť toho ničenia tejto prírody. Kdyby władcy tego świata zrozumieli, že už je dosť niszczenia tej przyrody. Vo svete prebieha ekonomická vojna. V świecie toczy się vojna ekonomiczna. Amazonské lesy sa vytínajú. Vytínajú się lasy Amazonii. Spalujú sa rôzne priestranstva. Przestrzenie całe płoną. Naplňajú sa ľudské plány a ľudské predstavy. Realizujú sa ľudské plány i vyobrażenia. Veľká túžba bohatstva. Z powodu wielkiej tęsknoty za bogactwem. Naplnenia svojich potrieb. Realizácie svojich potrzeb. Chceme byť čím ďalej, tým viac bohatí. Im dalej, tým bardziej chceme byť bogatí. Čím viac bohatí, tým viac mocnejší. Im bardziej bogatí, tým mocnejší. A nevidíme, že požierame svoju prírodu a svoje okolie. I nie widzimy tego, že całą naturę i swoje otoczenie je po czas, prostu aby pożeramy. Zastawił tento jest svet. Czas, aby ten świat się zatrzymał. Jest czas, aby si sa zastawił aj ty vo svojom živote. Jest czas, żebyś i ty w twoim życiu się zatrzymał. Aby si premýšľal o tom, aký je tvoj život. Żebyś zastanowił się nad tym, jakie jest twoje życie. A powiedz dosť. I powiedz dosyć. Ja som sa rozhodol. Zdecydowałem, že budem nasledovať Pána Ježiša Krista. Že będę naśladować Pana Jezusa. Ja som sa rozhodol. Zdecydowałem, že nebudem požierať svoje okolie. Že nie będę zżerał swojego otoczenia. Nebudem túžiť po bogactwie tohoto sveta. Nie będę tęsknić, pragnąć bogactwa ale po sláve tego świata, Bože, ale będę tęsknić aby Boh bol za Bożą chwałą, aby Bóg był wywyższany. Aby On bol oslavovaný z každého skutku a každého dňa. Żeby On był uwielbiany w każdym uczynku i każdego dnia. Rozhodol som sa. Zdecydowałem. Ako? Toto je boj. To jest walka. W jaki sposób? To jest walka. To nie jest tak jednoduché. To nie jest takie proste. Niektorí ľudia sa rozhodli teraz, že od nového roku nefajčí. Niektórzy ľudia zdecydovali, od nového roku nepalę. Ale už aj v lani sa tak rozhodli. Ale v tamtym roku też tak zdecydoval. Od nového roku nepijem. Od nového roku nebende piju. Ale už aj v lani sa tak ale rozhodli. Ale už v tamtym roku podjął taką decyzję. A ešte stále piju. A ciągle ešte piją. Od nového roku nebudem byť ženu. Od nového roku nebende bił żony. Ale ešte stále ju mlátia. Ale ciągle ją tłucze. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Však sa rozhodli. Przecież zdecydovali. Aké postupy má to svoje rozhodnutie? Jakie skutki są tej decyzji, jakie kroki są tej decyzji. To jest veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. A práve preto sme si prečítali ten oddiel z Jozuego. I właśnie dlatego ten długi urywek z księgi Jozuego przeczytaliśmy. A tam nám to veľmi jasne ukazuje. I tam jest nám to bardzo przejrzyście pokazane. To Jericho je symbolom hriešného mesta. Jericho to symbol grzesznego miasta. Jericho je symbol i tvojho hriechu. Jericho jest również symbolem twojego grzechu. A tam je napísané v Galackom liste 5. kapitole od 19. verša. I tam jest w liście do Galacjan napisane w 5. rozdziale od wiersza 19. Że skutki ciała są cudzołóstwo, smilstwo, nieczystota. Ciała to jest cudzołóstwo, nieczystość, pożądliwość i tak dalej. A wszystkie te żądości ciała, alkoholizm, używanie wszystkie żądości ciała, pożądliwości ciała z alkoholizmem, pożądaniem i to tak jest, dalej.
Tohoto symbolom je toto Jericho. Jericho je symbolem tego wszystkiego. A wiemy, że to jest wszystko odsudzone przed Bogiem. I wiemy, że przed Bogiem to jest wszystko już osądzone. Bóg to mu chce uczynić koniec. Pan Bóg chce koniec zadać. Pan Bóg chce uczynić koniec aj grzechu w twoim życiu. Pan Bóg chce również powiedzieć koniec dla grzechu w twoim życiu. A w twoim życiu sam mają zburać te mury Jerycha. Również w twoim życiu te mury Jerycha muszą runąć. Ako to może nastać? Jak się to może wydarzyć? Kolko ludzi sa rozhodnie, że skoncują z tymi rzeczami. Wielu ludzi decyduje, kończę z tymi rzeczami. A są powiązani. Ale są związani. Nie wiedzia wyjść ani won, ani dnu. Nie potrafią ani wyjść na zewnątrz, ani wejść do środka. Tak tu napisane. Tak tu jest napisane. Na Boże Słowo. Na Boże Słowo. Toto, co robił Jozua, aj z Bożym wojskom, nie robili zo swojej głowy. To, co robił Jozua razem z tym wojskiem Pana, on nie robił tego w oparciu o swoje wyobrażenia. Kiedy Peter wykroczył z łodki, mówi, na Twoje słowo, Panie, powiedz, a ja wykroczę k Tebie. Piotr powiedział, Panie, na Twoje słowo nie wyjdę z łódki i pójdę po wodzie. Gdyby on wyszedł bez słowa Panowo, gdyby on wyszedł bez słowa Pana, tak by się bol utopił. Byłby się utopił. Ale on wiedział, że to na słowo Panowe, kiedy Pan powie, tak to będzie stać. I on wiedział, że na słowo Pana, jeżeli Pan powie, to on będzie stał. To, co mówi Bóg, to będzie stać na wieki. To, co Bóg mówi, to będzie stało na wieki. Lebo niebesia zem pominu. Bo niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa, tak mówi Pan Jezus. Ale moje słowa, Pan Jezus tak mówi. Nie pominą. One nie przeminą. Oni przetrwają. One przetrwają. Oni są mocne. One są mocne. Mojżesz mówi, Panie, jak nie pójdzie przed nami Twoja twarz. Panie, jeżeli Twoja twarz nie pójdzie przed nami. Nie wyprowadzaj nas won. Nie wyprowadzaj nas na zewnątrz stąd. Niech się nic nie dzieje, jak Ty nie pójdziesz przed nami. Niech się nic nie wydarzy, jeżeli Ty przed nami nie pójdziesz. Prečo? Dlaczego? Lebo oni chcieli, aby do każdej sytuacji ich żywota mówił Bóg. Bo oni chcieli, żeby do każdej sytuacji w ich życiu Bóg mówił. Pan Bóg chce mówić aj do twojego żywota. Pan Bóg również chce mówić i do twojego życia. Jozua nie szedł len z wojskom proti Jerychu. Jozua nie szedł tylko z wojskiem przeciwko Jerychu. Ale Jozua miał tam truhlu zmluvy przed sobą. Ale Jozua miał przed sobą skrzynię przymierza. A tam była prítomnosť Božia. I tam była Boża obecność. A ty potrzebujesz prítomnosť Božiu w swoim życiu. I również w swoim życiu potrzebujesz Bożej obecności. Wyciężyć. Abyś mógł zwyciężyć. Aby twój żywot był wyciężny żywot. Aby twoje życie było zwycięskim życiem. Pan ci chce dać swobodę. Pan Bóg chce dać ci wolność. On chce, aby te mury Jerycha spadły. On chce, żeby runęły te mury Jerycha w twoim życiu. Wszystko to, co ci brani k radosnemu a plnemu żywotu. Wszystko, co przeszkadza ci do radosnego i spełnionego życia. To, co ci brani w kontakcie z Bogiem. To, co jest przeszkodą dla ciebie w relacji on z Bogiem. On przyprawił tomu wszystkiemu pad. On przygotował upadek tego wszystkiego. Ale musisz wołać Bożą prítomność. Ale musisz wołać o Bożą obecność. Powiedz Panie. Chodź so mną. Chodź ze mną. Jak som videl, ako tu Samuelko modlí sa, hovorí, Pane, pomôž mi. Kiedy widziałem, jak Samuel tutaj się modlił i mówił, Panie, pomóż mi. To jest to, co my potrzebujemy. To jest właśnie to, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy Bożą pomoc. My potrzebujemy Bożej pomocy. Bożą prítomnosť. Bożej obecności. Nie idziemy w swojej własnej sile. My nie idziemy w swojej własnej sile. Ani w sile swojej własnej rozumności. Ani w sile swojego rozumu. Ale idziemy z Nim. Ale idziemy z Nim. On jest naszym radcą. On jest naszym doradcą. On jest naszym wodcą. I on jest naszym przewodnikiem. On jest naszym panem i Bogiem. I on jest naszym panem i Bogiem. Panie, chodź ze mną. Panie, chodź ze mną. Panie, na Twoje słowo. Panie, na Twoje słowo. My pójdziemy. Pójdziemy. A będziemy wyciężać. I będziemy zwyciężać. Kolkokrát si powiedział to czy ono, że już nie będziesz robić. Ile razy już powiedziałeś w życiu, że tego czy tamtego już nie będziesz robił. A jeszcze stale to robisz. A ciągle jeszcze to robisz. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Wiem o tom.
Viem o tým. Nesúdim ťa. Nie osądzam ťa. Volaj ma. Volaj do mňa. Vzývaj ma. Vzývaj mne. Každý, kto bude vzývať meno Pánovo. Každý, kto vezvie imienia Pańskiego. Bude spasený. Bude zbavený. Vzývaj ma v deň súženia. Vzývaj mne v deň pokušenia. Ja ťa vyslobodím. A ja ťa uvoľne. A ty ma budeš oslavovať. A ty mne uvielbíš. Pane, poď. Pane, pójdź, chodź. Ak nepôjde tvoja tvár. Jeżeli tvoje obličie nepôjde. Tak nepôjdem. To ja nepôjde. Ale ak ty pôjdeš predo mnou. Ale jeżeli ty przede mną pójdeš. Ak tvoja prítomnosť bude v mojom živote. Jeżeli tvoja obecność będzie w moim życiu. Viem, že moja námaha nebude márna. Viem, že môj trud nebude zmarnovaný. Viem, že ty mi pomôžeš k víťazstvu. Viem, že pomôžeš mi do zvíťazstva. O, Pane, poď. Chodź, Pane. A tak išli. I pošli. Pán išiel pred nimi. Pán šedú pred nimi. Oni sa rozhodli. Oni zdecidovali. Rozhodli sa prvý deň. Oni pierwszego dnia zdecidovali. Rozhodli sa druhý deň. Drugiego dnia zdecidovali. Rozhodli sa tretí deň. Trzeciego dnia zdecidovali. Štvrtý deň. Čtvrtý deň. Piatý deň. Piątý deň. Šiestý deň. Šústý deň. A mohlo li povedať, no Pane, už 6 dní sme obliehali, už sme unavení. I mogli povedať tak, Pane, už 6 dní okrążaliśmy. Ale všetko vlázem zmęczeni. Všetko vlázem Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale všetko mogę v tým, ktorý mě vzmacnia v Kristusie. Vtedy, keď si myslíš, že si slabý. Vtedy, kiedy myślisz, že jesteś słaby. Práve vtedy si silný. Vlastne vtedy jesteś mocný. Práve vtedy, keď si myslíš, že ty už nevlázeš. Vtedy, kiedy vlastne myslíš, že už nie dáš rady. Vtedy sa zopri. Vtedy zapři się. A povedz, Pane, i povedz, idem. Pane, idę. A ten 7. deň. I tego 7. dnia. Po 6 dniach takiego to putowania. Po 6 dniach takiego pielgrzymowania. Ten 7. dzień 7 krát obišli. Tego 7. dnia 7 razy obešli. A začali trúbiť. I začali trąbić. A začali kričať. I začali krzyczeć. A múry Jericha začali padať. I múry Jericha začali upadać. Lebo slovo Pánovo sa naplňa. Bo slovo Pána vypełnia aj się. Tvojom živote. Również v tvojom živote. Všetky tie múry. Wszystkie te mury. Všetky tie prekážky. Všetky przeszkody. Všetko to, čo brání, aby si bol slobodný a šťastný v Pánovi. Všetko, čo przeszkadza, żebyś był szczęśliwy i wolny w Panu. Niech padnú v tvojom živote. Niech upadnie, niech runie v tvojom życiu. A poď. I choď. Tak, ako ten motyl, keď pukla tá kukla. Tak, jak ten motyl, kiedy ten kokon pęka. Wyjdzie von. Wychodzi na zewnątrz. A wyleci na swobodę. I wylatuje na wolność. A tak jako Bóg powiedział. I tak jak Bóg powiedział. Tak jako Bóg widział. Tak jak Bóg to widział. A ten motyl to może widzieć. I tak ten motyl może to widzieć. A ty oczami Bożymi. Przez jakby Bożymi oczyma. Zacznij widzieć swój żywot. Ty zacznij patrzeć na swoje życie. Bóg ma z tobą plany. Bóg ma plany z tobą związane. Zmień swoją myśl. Zmień swoje myślenie. Wymień swoją malomyślną myśl. Zmień tą minimalistyczną swoją myśl. A jednoducho slabý nech povie, som silný. I slabý nech povie, som mocný. Lebo so mnou je Pán. Lebo ze mnou je Pán. A jeho moci dokážem preskočiť aj múr. I v jeho sile jestem v stanie i múr preskočiť. Haleluja. Haleluja. Ja viem, že ste mnohí prišli sem veľmi unavený a slabý. Viem, že wielu z vás prišlo zmenšených i slabých. Ale Pán tak hovorí. Ale tak mluví Pán. Príjmite moc Ducha Svätého. Vezte moc Ducha Świętego. A budete mi svedkami. I budete mi svedkami. Počnúc tu. Začínajúc tutaj. Tu v Ruptave. Tutaj v Ruptavie. A potom až po celom Polsku. A później na całą Polskę. A keď bude už dosť Polsko. I kiedy już nie wystarczy Polski. Príjdete na Slovensko. Przyjdziecie na Słowację. A budete hlásať Evangelium. I będziecie tam głosić Ewangelię. Lebo ja som s vami, tak hovorí Pán Ježiš. Ja jestem z vami, tak mówi Pán Ježiš. Po všetky časy. Po wszystkie dni. Až do skonania sveta. Až do skończenia świata. Nie buď malomyselný. Nie bądź časným Nie buď bojacný. Nie bądź bojaźliwy. Slabý nech povie, som hrdina. Słaby, niech powie, jestem siłaczem. Lebo tak hovorí písmo. Bo tak mówi písmo. Všetko vládzem Kristovi. Wszystko mogę w Chrystusie. Ktorý ma posilňuje. Ktorý mnie wzmacnia. O, aké je to nádherné. Jakie to jest szczególne. Keď Božie slovo sa plní. Kiedy wypełnia się Boże słowo. A pozrite sa ten 7. deň. I zobaczcie, ten 7. dzień. Nie len 7 krát obišli. Nie tylko 7 razy obešli to miasto. Ale trúbili a kričali. A oni trąbili i krzyczeli. Viete, to trúbenie to je
naše vyznanie. Trombenie to jest nasze wyznawanie. Ak vo svojom srdci uveríš. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu. V Ježiša Krista. V Jezusa Chrystusa. Jeho spásne dielo. V jeho dzieło zbawienia. A swoimi ustami to vyznáš. I vyznáš to swoimi ustami. Budeš spasený. Będziesz zbawiony. Ty potrzebujesz nie len w sercu veriť. Nie tylko w sercu musisz wierzyć. Ty potrzebujesz vyznávať. Musisz go vyznávať. Nie smieš sa hambiť. Nie możesz się wstydzić. Nie boj sa toho, čo ti ľudia povedia. Nie bój się tego, co ci ludzie powiedzą. Strach nie jest pre tych, którzy obliegali Jericho, ale pre tych, co byli w dnu, za murami. Strach nie jest dla tych, którzy oblegli Jericho. Strach jest dla tych, którzy są w Jerichu. Ty sa nesmieš báť. Nie możesz się bać. Twój Bóg jest mocniejszy. Twój Bóg jest mocny. Ako te grube mury. Nawet pokonać te grube za mury. Za którymi si zatvorený. Za którymi jesteś zamknięty. Niech w imieniu Pana Ježiša Krista. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeho mocy i łaski. W jego mocy jego miłości. Niech zaczną pukać tieto mury. Niech te mury pękają. Niech wszystkie tieto predstavy satanskie, które drżą twój život. Te wszystkie szatańskie wyobrażenia, które trzymają twoje życie. Zlomene. W tej chwili będą złamane. A niech Jezus Chrystus cię przepuści na swobodę. Żeby cię Jezus Chrystus wypuścił na wolność. Wyjdź na swobodę. Wyjdź na wolność. Wyjdźcie, wy zajaci. Wy w zamknięciu, zajęci, wyjdźcie na wolność. A bądźcie swobodni. I bądźcie wolni. A hlásajcie skutki toho. I głoście dzieła tego. Który was powołał z otmy. Który powołał was z ciemności. Do Kráľovstva svojej slávy. Do kráľovstva svojej chvály. Haleluja. To je jeho predstava. To je jeho vyobraženie. Kto mňa chce nasledovať. Kto chce mňa nasledovať. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mluví Pán Jezus. Nech zapre sám seba. Nech zapre sa samého sebe. Vezmi svoj kríž. Vezmi svoj kříž. Každého dňa. Každého dňa. A nasledujte ma. I nasledujte mnie. A ja budem s vami, tak hovorí Pán. A ja będę z vami, tak po mówi Pan Jezus. Po wszystkie czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Miluję was wieczną łaską. Umiłowałem was wieczną miłością. A i keby matka zabudla na swoje dziecko. Nawet gdyby matka o swoim dziecku zapomniała. Ja sa was nie vzdám. Ja was nie zostawię. Keby matka povedala svojmu dieťaťu, ty nie si moje dieťa. Nawet gdyby matka powiedziała do swojego dziecka, nie jesteś moim dzieckiem. Ja sa ťa nigdy nie vzdám. Nie, nigdy ci nie zostawię. Vyril som ťa na svojich dlaniach. Vyrilem cię na swoich dłoniach. Nosím ťa pred sebou, pred svojimi očami. Niosłem cię przed swoimi oczyma. S tebou plačem. Płaczę razem z tobą. Tedy, keď ty plačeš. Kiedy ty płaczesz. A ja płaczem z tobą. Ja płaczę razem z tobą. A keď sa radujesz. Kiedy się cieszysz. Radujem sa z tobą. Ja cieszę się razem z tobą. Mój si ty. Jesteś mój. Ja som ťa dnes splodil. Dzisiaj cię splodziłem. Tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Nie bój sa. Nie bój się. Nie obzeraj sa w strachu. Nie oglądaj się w ja strachu. Ja znam swoje myślenki o tebe. Ja wiem, jakie są moje myśli o tobie. Że są to myślenki dobre. To są dobre myśli. Aby som ťa zbudoval a nie zboril. Żeby cię zbudować a nie zburzyć. Aby som ťa zasadil a nie wyplenil. Żeby cię zasadzić a nie mój si ty. Jesteś mój. Pojď. Chodź. Polož svoje kroky do mojich šlapaj. Włóż svoje kroky w moje ślady i nie bój się. Strach nie jest pre teba. Strach nie jest dla ciebie. Strach jest pre tych, którzy są za murami. Strach jest dla tych, którzy są tam za murami. Ale teba som vyviedol. A ciebie wyprowadziłem. Za teba som dal wielką cenę. Za ciebie zapłaciłem wielką cenę. Nie złoto ani nie striebro. Nie złoto i nie srebro. Ani nie drahé kamienie. I nie drogie kamienie. Ale som dal za teba svoj život. Ale svoje życie oddałem za ciebie. Chodź. Chodź. A nasleduj ma. I naśladuj mnie. Zacznij to dnes. Zacznij dzisiaj. Lebo dnes, kebyście poczuli jeho hlas. Bo dziś, gdybyście głos jego usłyszeli. Nie zatwardzujcie swoje serce. Nie zatwardzajcie swoich serc. Bądźcie a nasledujmy Pana Jezusa. I naśladujmy Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję ci, Panie Jezusu Chryste. Dziękuję ci, Panie Jezu Chryste. Dziękuję ci za tento nádherný deň. Dziękuję za ten cudowny dzień. Dziękuję za twoje słowo. Dziękuję za twoje słowo, które przenika każdą chmlu. Które przenika do każdego wnętrza. Każde szero. Przez każdą ciemnotę. Przez każdą ciemność. Dziękuję ci za to, że si prítomny. Dziękuję, że jesteś obecny. A dziękuję, że się dotykasz serc. I dziękuję, że dotykasz serc. A w tejto chwili. I w tej chwili. Duch Święty mi zwestuje. Duch Święty mówi do mnie, że padli mury Jericha. Że runęły mury Jericha. Że są tu ludzie, którzy tutaj ludzie, którzy przeżywają w swoim sercu. Którzy przeżywają w swoim sercu, że sa rozhodli, że zdecydowali, a że mogą wyznać, i że mogą wyznać, że padli mury Jericha w ich życiu. W ich życiu mury Jericha runęły. Jest tu niekto, kto tak to może
zodvihnú svoju ruku a zdvihnutím ruky tak prejaviť, že áno, stalo sa to v mojom živote. Čiže sú ktoś, kto môže přes podniesenie ręki povedať, tak, to sa stalo v mojom życiu. Zodvihnite runeły te mury v mojom sercu, podnieś svoju rękę. Buď požehnaná. Aj ty. Bohoslovená i ty. Haleluja. Aj vy tam. I vy. O, ďaká ti, Duchu Svätý. Dzięki ti, Duchu Święty. Ďaká ti, že tvoje slovo neznie zbytočne. Ďakujeme, že tvoje slovo nerozbíjeme. Ďakujem za to, Pane, že tvoje slovo je ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Ďakujem tobie za to, že tvoje slovo je jak młot, ktoré rozbíja skalu. Ale zároveň tvoje slovo je ako voda. Ale tvoje slovo je rovnež ako voda. Ktorá zvlažuje vypráchlu zem. Ktorá vyčišťa, vypukuje zemie. A dáva život. I přinosí życie. To, čo rastie. Dla tego, co rośnie. A v našich srdciach rastie viera. I v našich srdciach vlastne rośnie viera. Nádej. Nadeja. A láska k tebe. I miłość do ciebie. Náš drahý Pán a Spasiteľ, Pán Ježiš. Náš drogý Zbaviteľ, Pane Jezu. Proszę cię, Panie. Aby si mnohé tieto srdcia. Abyś wiele z tych serc. Aby si ty uzdravil. Abyš uzdrovil. Potešil. Potešil. Naplnil. Vypevnil. A zapečatil. I zapečatoval. Ku dňu vykúpenia. Na deň odkúpenia. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu uvagu. Ja by som teraz poprosil ešte brata Samuelka, aby si tú tretiu pieseň nám ešte zaspieval a zahral. Dobre? Prosíme Samuela, aby zaspieval dla nás tú tretiu pieseň.
Jest. I se modlę, Pane, za mnie na Golgotu. Dziękujemy się, Panie Jezu. Amen. Amen.